Dzień dobry. Zapraszam serdecznie na prezentację, która będzie poświęcona projektowaniu gier i komiksów. Ja nazywam się Daniel Gizicki, jestem od ponad 20 lat scenarzystą komiksowym, a mniej więcej od 6-7 zajmuję się także projektowaniem gier. Zaczniemy może, pokażę wam. To są różne komiksy, których scenariusz jest mojego autorstwa. I może jak już jesteśmy przy komiksach, to od razu opowiem o tym, jak powstaje fabuła, jak się fabułę tworzy, bo powstawanie fabuły i sposoby jej tworzenia są uniwersalne zarówno dla komiksów, gier komputerowych, filmów, także książek. Oczywiście jest kilka rodzajów takich zasad, według których tworzy się fabuły. Natomiast taką najpopularniejszą i najczęściej stosowaną jest zasada trójaktowej struktury. Na czym to polega? Trójaktowa struktura, jak sama nazwa wskazuje, to podział fabuły na trzy akty. Akt pierwszy, otwierający. I on jest mniej więcej, jeżeli przyjmiemy, że na przykład film ma 1,5 godziny, to ten akt pierwszy trwa maksymalnie 0,5 godziny. Potem jest akt drugi, który jest najdłuższy. On potrafi trwać mniej więcej około godzinę. I akt trzeci, który też maksymalnie trwa 0,5 godziny, ale na ogół jest krótszy. To jest podsumowanie wątków, rozwiązanie akcji, ewentualny cliffhanger na końcu, czyli takie zawieszenie uwagi odbiorcy, który chce czekać na przykład na kontynuację, czy po to, żeby jego ciekawość jeszcze pobudzić przed ewentualnymi właśnie następnymi częściami. Akt pierwszy to jest ten moment w fabule, w którym odbiorca ma się dowiedzieć większości podstawowych informacji o świecie, częściowo o bohaterach, ale generalnie o tym, o czym dane dzieło będzie opowiadać. Jeżeli popatrzymy na przykład filmu Jak wytresować smoka, to jest wręcz po prostu no, podręcznikowy przykład tego, jak pierwszy akt z taką ekspozycją, bo terminem ekspozycja określa się te wszystkie formy tłumaczenia odbiorcy wszystkich prawideł świata przedstawionego. No to właśnie Jak wytresować smoka to jest podręcznikowo zrobione. Główny bohater opowiada wszystko, widz dowiaduje się, gdzie się dzieje akcja, kto jest bohaterem, jacy są bohaterowie drugoplanowi czy pierwszoplanowi, kto jest ukochaną głównego bohatera, jaki jest przeciwnik, jaka jest stawka i tak dalej. I na ogół ten pierwszy akt ma też taki elementy, one są różnie nazywane, zależnie od tego, jaki badacz bada tą trójaktową strukturę, ale to się często nazywa enticing incident, czyli takie wydarzenie, które jakby jest zaciekawiające, pobudzające i często też to się nazywa call to action. Często się mówi, że bohater jakby odpowiedział na wezwanie do działania. I faktycznie w trójaktowej strukturze to call to action jest takim najważniejszym elementem. To jak popatrzycie choćby na Gwiezdne Wojny, to jest ten moment, w którym Luke Skywalker postanawia wyruszyć ze swojego domu, by pomóc księżniczce Leii. To jest ten moment, w którym Jak wytresować smoka, główny bohater znajduje tego smoka i postanawia się z nim zaprzyjaźnić. I na ogół pierwszy akt kończy się takim elementem, który jest nazywany second thoughts, czyli jakby bohater ma jakieś rozterki, czy wszystko jest dobrze, no ale odpowiada na to wezwanie, no i jest jakieś wydarzenie, które powoduje, że wie, że to jest dobra droga. Następnie przechodzimy do drugiego aktu, czyli tego mięsa, które jest w filmie. I ono jest podzielone na ogół na dwie części.
Oczywiście są twórcy, którzy nie stosują się do tej struktury, zaburzają to. No, takim klasycznym przykładem osoby, która zaburza te struktury w swoich filmach jest Quentin Tarantino. W każdym razie, pierwsza część aktu drugiego, czyli mniej więcej odtąd dotąd, to jest ten fragment fabuły, który często jest nazywany naive attempt w tej nomenklaturze scenarzystów, czyli takie naiwne próby rozwiązania konfliktu, wykonania zadania. Bohaterowi się wydaje, że on coś wie, wydaje mu się, że wie, jak to zrobić i próbuje to zrobić. I po drodze ma kolejne przeszkody, które pokonuje. Na ogół je pokonuje. Wszystko wydaje się iść super. Do momentu tak zwanego midpointu, to jest ten moment, w którym następuje jakiś wielki twist w fabule. Często on jest też nazywany point of no return, czyli ten punkt w historii, z którego już nie ma powrotu. Doszło do takiego wydarzenia, które powoduje, że już nie można się cofnąć. I ten midpoint to jest takie wydarzenie, które jak osoby, które znają tą trójaktową strukturę, bardzo łatwo to potem można zidentyfikować w trakcie oglądania filmu czy grania w grę, która ma fabułę. To są takie momenty, prawda, jak choćby w tym przywoływanym, jak wytresować smoka, ten moment, w którym wszyscy wikingowie dowiadują się, że czkawka zaprzyjaźnił się ze smokiem, co już tego się nie da cofnąć. Już on już wyszedł, że niby jest zdrajcą, prawda, tego smoka trzeba wykorzystać. To jest ten moment, w którym w Matrixie chociażby Morfeusz zostaje schwytany przez agentów. I to już po prostu, no, to jest, często ten midpoint jest takim momentem, w którym bohater zalicza lekką klęskę. Jest to wydarzenie troszkę go cofa, jakby w tym dążeniu do rozwiązania tego zadania, które ma, ale to jest tylko chwilowe i gracz już uzbrojony w tą nową wiedzę, czy tam czytelnik, czy widz, może ja będę mówić po prostu użytkownik, żeby to było ogólne dla wszystkich jakby dzieł kultury. Użytkownik bogaty w tą wiedzę, którą zebrał tutaj i te nowe wszystkie informacje przełomowe, które otrzymuje w midpointie, jeszcze raz podchodzi do zagadnienia, które musi rozwiązać. I druga część aktu drugiego to jest ten moment, w którym są wszystkie najbardziej dramatyczne wydarzenia. Mamy kolejny cel do osiągnięcia, czyli użytkownik wie, że żeby teraz rozwiązać wszystko, rozwikłać zagadkę, on musi kolejne rzeczy zrobić, ale żeby napięcie dramaturgiczne nie wznosiło się cały czas do góry, to znaczy, żeby wszyscy użytkownicy oglądając mieli takie chwile odpoczynku, a potem znowu to napięcie wzrasta, to tutaj po midpoint jest taka chwila oddechu, po czym to napięcie znowu wzrasta, aż punktem, jednym z punktów kulminacyjnych jest ten moment, w którym bohater zalicza porażkę, tak? Często ta porażka jest pozorna, on za chwilę się podnosi, ale dramaturgicznie na odbiorcę dużo lepiej działa, jeżeli wydaje się, że wszystko jest przegrane. To jest, jak wytresować smoka, to jest moment, w którym ten potwór wydostaje się tam z jaskini, ten szczerbatek tonie, czkawka tonie koło niego, wszyscy są zaniepokojeni, co będzie dalej. W Matrixie to jest ten moment, w którym agenci pokonują głównego bohatera. I faktycznie, jak popatrzycie na wszelkie fabuły, zawsze jest tak, że przed rozwiązaniem akcji, przed ewentualnym triumfem lub ostateczną klęską bohatera jest jakiś taki moment
graniczny. On się często nazywa point of no hope, czyli ten moment, w którym wydaje się, że wszystko jest stracone, cała nadzieja upadła. I wtedy bohater musi się podnieść i zmierza do ostatecznego rozwiązania, czyli klimaksu. I przechodzimy do aktu trzeciego, w którym wszystkie fabularne kwestie zostają rozwiązane, napięcie stopniowo opada i przechodzimy do zakończenia. To już jest takie dużo bardziej spokojne. Można już odetchnąć, odbierając dzieło. I w zasadzie na tym polega trójaktowa struktura, która jest stosowana powszechnie i jak popatrzy się na hollywoodzkie filmy, to bardzo niewiele filmów od tego modelu konstruowania fabuły odchodzi. I podobnie jest w grach, ponieważ narrative designerzy, czyli osoby, które zajmują się fabularną stroną gier, także korzystają z narzędzi, które wykorzystują scenarzyści. Generalnie jakby najlepszym podręcznikiem do tworzenia fabuły jest podręcznik pisania scenariusza filmowego, dlatego że tam jest wszystko bardzo skodyfikowane i dobrze wytłumaczone. Dobrze, przejdziemy dalej. Podstawowym nośnikiem każdej fabuły jest świat przedstawiony i bohaterowie. I jest kilka takich sposobów konstruowania fabuły, opowiadania o świecie i to się dzieje na ogół poprzez bohatera. I są jakby dwa takie popularne sposoby konstruowania bohaterów, które ja bardzo lubię i często stosuję. To są bohater, który jest nic nie wie, ale wkrótce się wszystkiego dowie, czyli osoba, która nie za bardzo rozumie, jak działa świat, jej to wszystko trzeba opowiedzieć. Ona jest taka trochę jak widz. Widz też wchodzi w jakąś fabułę i jeszcze nie wie, o czym to jest. Nie wie, jak to działa, nie wie, kto tam jest dobry, kto jest zły. Natomiast dzięki temu, że bohater też tego nie wie, to odbiorcy łatwo jest się z tym utożsamić i dzięki temu łatwo też przyswajać te wszystkie informacje. No takim klasycznym przykładem będzie Harry Potter, który wchodzi w świat magii, nic nie wie o tym świecie, wszystko musi mu powiedzieć albo jego kolega, który z tego świata pochodzi, albo jego koleżanka, która jest, prawda, najlepszą uczennicą i wszystko wie, albo nauczyciele. On też wchodzi do szkoły, gdzie wszystkiego się po kolei uczy. Innym przykładem jest bohater, który teoretycznie wie wszystko o tym świecie. Jak później wychodzi z fabuły, no na ogół czegoś nie wie, no bo mamy te wszystkie twisty fabularne, mamy ten midpoint, gdzie okazuje się, że nie wszystko jest takie, jak się wydawało, ale są tacy bohaterowie, którzy w tym świecie, w którym występują, żyją, wszystko o nim wiedzą i właśnie takim bohaterem jest czkawka z jak wytresować smoka. Tak jak mówiłem na początku filmu, on opowiada wszystko. Wszystkie najważniejsze informacje zostają widzowi podane na początku filmu i widz doskonale wie, gdzie dzieje się akcja, kto jest przeciwnikiem, kto jest bohaterem, kto jest pobocznym bohaterem, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast postacie jakby nie funkcjonują samodzielnie w fabułach. Oczywiście zdarzają się takie fabuły, gdzie jest jeden bohater i głównie obserwujemy jego zmagania z samym sobą lub zmagania ze światem przedstawionym. Ale na ogół jest tak, że oprócz bohaterów głównych, czy tego bohatera, wokół którego kręci historia, są ci bohaterowie, którzy mu towarzyszą. I często jest wykorzystywane to na zasadzie właśnie dwóch bohaterów, którzy się są od siebie odmienni, muszą współpracować i dzięki temu ich odmienności się jakoś uzupełniają. Oni się też od siebie uczą. To jest kadr z filmu 7 Davida Finchera, który opowiada o dwóch policjantach rozwikłających sprawę seryjnego mordercy. I jak widać, postać grana przez Brada Pitta to jest młody, nieopierzony żółty dziób, któremu się wydaje, że już pozjadał wszystkie rozumy, niewiele jeszcze wie. Jest silny, sprawny, błyskotliwy, ale jeszcze bardzo niedoświadczony. A obok niego jest bohater grany przez Morgana Freemana, który jest już policjantem okresu służby, bardzo doświadczonym,
już starszym panem, więc nie tak fizycznie mobilnym i twardym jak jego młodszy kolega. I te właśnie przeciwieństwa, ten kontrast pomiędzy tymi postaciami i oczywiście też charyzma aktorów, którzy odtwarzają te role, świetnie działa w tej historii. Zresztą 7 jest takim filmem, który jest takim, można powiedzieć, no szczytowym osiągnięciem takiego filmu kryminalno-sensacyjnego. Wszyscy teraz próbują powtórzyć te wszystkie elementy, które Fincher w tym filmie zastosował. Ale też postacie często są określane przez kontekst, w którym występują. W przypadku tych dwóch policjantów z filmu 7, my się o nich dowiadujemy w trakcie. Natomiast czasem kontekst dużo nam mówi o bohaterach, zanim oni cokolwiek zrobią, cokolwiek wypowiedzą. To jest kadr z filmu Bękarty Wojny Quentina Tarantino. Ta postać grana przez Michaela Fassbendera jest brytyjskim agentem podszywającym się pod oficera SS. Generalnie chodzi o akcję wywiadowczą na terenie okupowanej przez III Rzeszę Francji. A to jest bohater, który jest wysokim oficerem Gestapo. Ten bohater ma długi czas ekspozycyjny przed tą sceną. Dowiadujemy się, kim on jest, po co on do tej Francji wyrusza, z kim współpracuje, jaki jest plan. Ten bohater pojawia się w jednej scenie, w której jest taki obcesowy, wypowiada może ze 2-3 zdania. Nic za bardzo o nim nie wiemy. Wiemy tylko, że to jest wysoki funkcjonariusz Gestapo. I dochodzi do sceny w kawiarni, czy tam w pubie, w której ten oficer Gestapo przysiada się do stolika, gdzie siedzą nasi pozytywni bohaterowie. I przez to, że on jest oficerem Gestapo, ma symbol swastyki na ramieniu, ma czarny mundur. Wcześniej już go przez chwilę było widać jako postać bardzo niebezpieczną. Widz wie, że zaraz się coś wydarzy. Ta postać samym swoim wyglądem wprowadza pewien kontekst. Oczywiście widz musi być w jakimś sensie świadomy tego i rozumieć te wszystkie odwołania i konteksty. No ale jeżeli jakby film rozgrywa się, czy akcja filmu rozgrywa się w okupowanej przez faszystowskie Niemcy Francji, no to ten kontekst już jest narzucony. I dodatkowym właśnie nabudowaniem tego jest pojawienie się oficera, który jednoznacznie będzie kojarzony jako postać negatywna. Dobra. I generalnie konstruując postacie, które są głównym nośnikiem fabuły w jakimkolwiek dziele kultury, jest wiele strategii. Moją taką ulubioną, którą często stosuję, jest strategia tak zwanego character diamondu, czyli takiego diamentu charakterologicznego postaci. Ten diament tutaj bardzo jakby prosto narysowany. Natomiast z czego to się składa? Często się mówi, że postacie nie powinny być jednowymiarowe, czyli nie powinny mieć jednej cechy, która je definiuje. I właśnie charakter diamond pozwala na to, żeby tych cech było więcej i żeby je sobie odpowiednio zaplanować wcześniej. Więc dobrze, żeby te cechy były w pewien sposób przeciwstawne. Więc każda postać musi mieć swoją silną stronę, każda postać musi mieć słabość, każda postać musi mieć tą maskę, to jakim on chce być postrzegany oraz to prawdziwe ja, czyli to, jakim on w rzeczywistości jest. Zaraz przejdziemy do omówienia. Natomiast dodatkowymi elementami, które przy konstruowaniu postaci trzeba sobie zaplanować, to jest też to, że ta postać musi mieć jakąś biografię, jakieś backstory, tak? Czyli ta postać skądś się wywodzi, ma jakieś doświadczenia, ma jakieś wykształcenie, jest kimś, tak? Nie jest całkowicie nijaka. Jeżeli na przykład ona ma całkowicie wszystko zapomniała o sobie, to też jakby często treścią fabuły jest odkrywanie tych wszystkich tajemnic o danym
danej postaci. Wiadomo, każda postać musi mieć cechy szczególne, każda postać też musi mieć swoje cele, które chce osiągnąć w trakcie fabuły. Natomiast czym jest łuk? Łuk postaci, czyli też to się po angielsku nazywa character arc, to jest to wszystko, co wydarzy się dla bohatera i z bohaterem w roli głównej w trakcie fabuły. Czyli bohater nie może być taki sam przez całą fabułę. On nie może być taki, że na początku prawda, jest niechętny do wszystkiego i przez cały czas jest niechętny i nic na to nie wpływa. Zawsze bohater jakby przechodzi jakąś podróż. Tak? Często się mówi, że fabuły to jest podróż bohatera. Więc bohater się zmienia przez to, co się mu przydarza. On zupełnie inaczej patrzy na niektóre rzeczy. Jak popatrzycie na przykład taki najbardziej klasycznie zrealizowany łuk postaci i podróż bohatera, czyli to, co dzieje się z Luke'em Skywalkerem w Gwiezdnych Wojnach, to tam jest to, że on zmienia się w trakcie tej fabuły. Na początku jest to ta chęć, ta żądza mocy, władzy, by nauczyć się wkrótce po pierwszej porażce, że tylko pokora i praca pozwalają osiągnąć tą moc i władzę, która jednak nie jest celem samym w sobie. I właśnie taki charakter Diamond pozwala na świetne zaprojektowanie sobie takich bazowych wszystkich informacji o postaci. Potem to wypełniamy w trakcie fabuły. No ale jeżeli popatrzymy na przykład na Harry'ego Pottera, no to jakbyśmy mieli definiować te wszystkie elementy, no to jaka jest jego silna strona? On na pewno jest odważny, jest zdecydowany. Jaka jest jego słabość? On często jakby za bardzo wierzy w swoje przemyślenia. Jemu się wydaje, że już coś rozwikłał i bardzo z wielkim uporem obstaje przy swoim zdaniu. Jaka jest jego maska? No to, że on się często tam stara być taki, że nic na nim nie robi wielkiego wrażenia, ale de facto jest normalnym, pełnym emocji i uczuć młodym człowiekiem. Dobra, to jeszcze pokażę, jak wygląda scenariusz komiksowy. To jest scenariusz jednej strony drugiej komiksu Nadrzędny Priorytet Misji, który zrobiłem z rysownikiem Grzegorzem Pawlakiem do antologii Ostatnie Drzewo. To jest komiks science fiction opowiadający o stacji badawczej na orbicie Ziemi, w którym dwójka naukowców pracuje nad przywróceniem jednego z gatunków, który został na zniszczonej w katastrofie ekologicznej Ziemi zaprzepaszczony. No i jak widać, bohaterowie tutaj, konstrukcja scenariusza jest taka, że widać, że jest napis kadr pierwszy i didaskalia. Co tam się dzieje? Czyli bohater Paul patrzy na Juliannę. Po czym są dialogi wyśrodkowane? To się łatwo wtedy czyta rysownikowi. Tak samo też są konstruowane zresztą scenariusze filmowe. W pewien sposób są sformatowane, żeby to się szybko i łatwo czytało. I też te opisy tego, co się dzieje, jeżeli nie ma takiej potrzeby, powinny być maksymalnie krótkie, bo no nikt nie będzie, nikomu się nie chce czytać zbędnych informacji. Ja często nie piszę moim rysownikom czy współpracownikom nad grami jakichś szczegółów, no bo oni to sobie dookreślą. Ja nie będę dokładnie wszystkich elemencików, no bo jeżeli rysownik, prawda, bierze ten scenariusz, to on jakoś widzi te postacie i on sobie to narysuje. No i tutaj po kolei, prawda, idą dialogi i kolejne wydarzenia, nie? Widać, że na początku głównie mówi ten mężczyzna, a na końcu bardziej mówi ta kobieta. I ten kadr będzie dominantą nad całą planszą komiksową. Czyli, bo tutaj są kadry detaliczne. Bohaterowie na siebie patrzą, bohater gdzieś tam wygląda. Tutaj jest zbliżenie na postać, która zakłada okulary i zbliżenie na postać, która podnosi dyktafon. Natomiast ten kadr to jest ujęcie na przestrzeń kosmiczną, gdzie na orbicie Ziemi unosi się pas niepołączonych ze sobą stacji. Czyli to będzie kadr, który będzie graficzną i narracyjną dominantą
nad całą planszą, czyli tym najważniejszym elementem. I teraz jak Grzesiek to narysował. Czyli mamy ten pierwszy kadr tego pierwszego dialogu, tu jest ten drugi kadr, gdzie ten facet dalej kontynuuje, po czym jest ten kadr dominujący, który de facto jest całostronicowym obrazkiem i na nim są kolejne kadry, w którym ta pani odpowiada na to, co mówi ten mężczyzna. I generalnie, jeśli chodzi o tworzenie komiksów i fabuł w komiksach, generalnie fabuł jako takich, dobrze jest myśleć o tym, żeby każda scena miała jakąś dominantę, jakiś taki element, który jest najważniejszy, czy graficznie, czy wizualnie, czy treściowo. Dobra. To teraz troszkę przejdziemy do gier. Ja się zajmuję też designem, czyli projektowaniem gier oraz narrative designem i user experience designem. Zaraz będę tłumaczył, co to wszystko jest. To są gry, przy których pracowałem lub współpracowałem. To jest taka gra, jakby, przy której najwięcej wykonałem pracy, My Brother Rabbit, której jakby byłem leadem teamu designerskiego. No i różne inne gry, przy których miałem przyjemność współpracować lub pracować. Ok, idźmy dalej. Jak wygląda w ogóle tworzenie gier komputerowych? Generalnie jest tak, że wygląda to różnie, zależnie od tego, jaka jest firma, w której się pracuje lub z którą się współpracuje. Zdarza się tak, że grę robi jedna osoba, która sobie i wszystko, całą grafikę wykona i sobie zrobi wszystkie, cały gameplay zaprojektuje, zaprogramuje, złoży i sobie napisze ewentualną fabułę i zrobi sobie wszystko. Są też studia, w których pracuje kilkanaście osób. Na ogół wtedy pracują nad jednym projektem na raz, maksymalnie dwoma. Potem są studia większe, które na przykład mają kilka zespołów, kilkunastoosobowych, które naraz pracują nad kilkoma projektami, albo ogromne studia, takie jak choćby CD Projekt Red, które pracuje naraz nad jedną wielką grą, zatrudnia kilkaset osób. Wiadomo, jest to ogromna gra, więc trwa jej development, trwa bardzo, bardzo długo i jest potrzebne dużo ludzi, którzy swoimi umiejętnościami będą w stanie udźwignąć tak ogromną produkcję. Natomiast jakby tak bazowo, jeżeli nie mamy takiej wielkiej produkcji, gdzie prawda jest na przykład cały team artystów, gdzie kilkudziesięciu grafików robi konkretne rzeczy, tylko mamy team, który ma zrobić małą grę, jakie są podstawowe funkcje w takim zespole i jak taki zespół powinien wyglądać. A więc najważniejszą osobą i jasne, i game designer jest ważny, i wszyscy inni członkowie teamu są ważni, ale najważniejsi są programiści. Programiści, dzięki którym to wszystko będzie działać. Bo level designer złoży... Dobra, to może za chwilę powiem dokładnie co. Programista pisze kod, czyli on współpracuje z wszystkimi, a głównie z level designerem, nad tym, co w tej grze ma działać. Level designer jest osobą, która... Dokładne tłumaczenie to jest projektant poziomów, ale to jest taka osoba, która umie obsługiwać jeden z silników służących do składania gier. Czy to będzie silnik, dwa najpopularniejsze, to jest Unity albo Unreal. Jest tych silników kilka, ale w niektórych grach często ten projektant poziomów też zajmuje się tym, żeby te kolejne poziomy, w które gracz gra, były ciekawe, żeby tam odpowiednio był balans trudności, odpowiednio było napięcie takie emocjonalne u gracza powstawało, to level designer przy współpracy oczywiście z game designerem i resztą teamu tym się zajmuje. Artyści, czyli wszyscy członkowie teamu zajmujący się grafiką. I on, zależnie od tego, jaki mamy projekt, czy on będzie w grafice 2D, czy on będzie w 3D, czy będzie miał animację, czy będzie miał dużo okienek, dużo interfejsu, to artyści się zajmują tymi wszystkimi rzeczami. UI designer to jest grafik, który zajmuje się zaprojektowaniem tego, żeby na przykład wszystkie przyciski w grze, które widzimy na ekranie, wszystkie te elementy inwentory, ten progress bar, gdzie widzimy zdrowie bohatera, w którego wciela się gracz,
wszystkie elementy jakby poza samą grafiką gry, które się na ekranie pojawiają, projektuje UI Designer, czyli User Interface Designer. Kolejną postacią jest Game Designer, czyli ja się tym zajmuję. I Game Designer to jest taka osoba, która zajmuje się projektowaniem różnych elementów gry i odpowiednim tłumaczeniu lub pośredniczeniu w tłumaczeniu pomiędzy członkami teamu. Czyli game designer ma na przykład zaprojektować mechaniki. Mechaniką jest na przykład to, że powiedzmy w grze, która opiera się na walce, bohater ma ileś różnych rodzajów uderzeń mieczem. To są wszystko mechaniki walki, więc the game designer ma to zaprojektować, że ma być takie uderzenie, że ma być takie uderzenie, że ma być takie uderzenie. Musi to wszystko opisać i wytłumaczyć grafikowi, który narysuje, zrobi animację tych wszystkich uderzeń, level designerowi, który to odpowiednio poskłada, żeby to nie było super szybkie albo super wolne, żeby to wszystko miało odpowiedni timing, czyli czas trwania. A programista, jeżeli trzeba odpowiednio zmodyfikować ten ruch, to on w kodzie zrobi swoją magię, dopisze kilka linijek i wtedy to wszystko będzie tak działać, żeby wszyscy inni członkowie teamu mogli na tym pracować. Game designer, są różni game designerzy. Jest game designer, który się zajmuje jakby głównie narracją, fabułą. Ja w sumie jestem najbardziej takim narrative designerem. Jest też technical designer, który zajmuje się wszystkimi technicznymi sprawami, balansem. Czym jest balans? Na przykład tym, żeby odpowiedni była trudność poszczególnych leveli, ale też żeby się cała ekonomia, to zwłaszcza w grach free to play, zgadzała. Czyli że na przykład gracz w grze zarabia jakąś walutę, którą wydaje na ulepszenia, które pozwalają mu dzięki temu lepiej grać w grze, dzięki czemu zdobywa kolejne przedmioty i walutę, to wydaje. Cała taka pętla ekonomii i strategii rozwoju postaci, to jest wszystko po stronie technicznego designera. Gameplay designer to jest taki designer, który zajmuje się stricte gameplayem. I przez gameplay rozumiemy tutaj to, co gracz robi w grze aktywnie. Bo jakby patrząc na przykład na gry strategiczne, tak, no to mamy ten moment gry, kiedy przygotowujemy się do rozgrywki danego etapu. Wybieramy, jakie będziemy mieć jednostki, coś tam sobie usprawniamy, po czym następuje rozegranie etapu. No to gameplay to jest to rozegranie etapu, a to wcześniejsze to jest ta metagra. Czy na przykład w takich grach jak Clash Royale, gdzie w metagrze wybieramy zestaw kart, które użyjemy na starciu, po czym następuje dwuminutowe starcie z innym graczem, czy botem udającym innego gracza i ten gameplay właśnie tego starcia to jest to, czego projektowaniem zajmuje się gameplay designer. I jeszcze jest QA. QA to znaczy Quality Assurance, czyli ta osoba, która zajmuje się testowaniem i dbaniem o wysoką jakość gry, nad którą się pracuje. Czyli to jest osoba lub zespół osób w teamie, która to, co wszyscy inni zrobią, bierze, gra w to i znajduje wszystkie błędy, tak zwane bugi i raportuje je do konkretnych członków teamu, że tu trzeba poprawić. Tutaj się ekonomia nie zgadza, tutaj na przykład animacja jest niedociągnięta, tu mamy grafikę, która nie pasuje, tu coś jest nie tak złożone, jedna warstwa na siebie nachodzi jedna na drugą, albo tutaj coś nie działa. Gra się na przykład crashuje i się psuje w momencie, w którym gracz coś zrobi. No i wtedy oni to naprawiają, ponownie tester na to wchodzi i to wszystko testuje i sprawdza, czy wszystko działa. Tester nie tylko zgłasza, że coś nie działa, ale on też powinien dać gotową odpowiedź, dlaczego to nie działa i zaproponować możliwości rozwiązania. Także tester często jest takim trochę game designerem, bo też musi to zaprojektować rozwiązanie. A oprócz tego nie muszą być w teamie, ale często są gdzieś obok lub w teamie de facto są. To jest producent. Producent to jest taka osoba, która dba o to wszystko, żeby team dobrze funkcjonował. Czy wszyscy mają oprogramowanie, jakie potrzebują, czy wszyscy mają sprzęt, czy wszyscy pracują
i mieszczą się w terminach zakładanych. Czy na przykład w teamie nie ma jakichś sporów, kłótni? Tym zajmuje się producent. Producent też stanowi poduszkę bezpieczeństwa pomiędzy teamem produkcyjnym, a na przykład zarządem, który daje pieniądze na grę. Producent też pilnuje, żeby gra zamknęła się w danym terminie, w budżecie, który jest przeznaczony na jej produkcję. Dźwiękowiec, muzyk i ludzie zajmujący się voice-overami, czyli udźwiękowienie gry. Napisanie muzyki, wszystkie dźwięki, czy aktorzy, którzy podkładają głosy pod postacie. No i dodatkowo jeszcze jest dział marketingu, supportu i community manager. Marketing to są ci ludzie, którzy będą dbali o to, żeby gracze grali w grę, żeby gracze kupili grę, żeby gracze ściągnęli grę, żeby gracze się dowiedzieli o tym, że jest jakaś aktualizacja w grze. To są ci, którzy mają zapewnić wszystkim innym pracownikom pieniądze. Support to są ci członkowie teamu, którzy zajmują się kontaktem z graczami, jeżeli gracze mają jakieś problemy. W przypadku na przykład, gdy jest to gra free to play, która jest update'owana z czasem, no to zdarza się, że wychodzi update, który powoduje jakieś problemy u graczy. Oni wtedy piszą maila do supportu i ten człowiek to odbiera, rozmawia z członkami teamu produkcyjnego, jak taki problem rozwiązać i informuje gracza, jak to zostanie załatwione. Czy to może gracz sam załatwić, czy trzeba chwilę poczekać i team to naprawi. No i jeszcze jest community manager, czyli taka osoba, która zajmuje się wszystkimi social mediami, kontaktem z graczami na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na różnych platformach streamerskich, na Discordzie, na wszystkich możliwych miejscach, gdzie gracze, miłośnicy spotykają się, by rozmawiać o grze, by zgłaszać różne swoje problemy, by też dawać oceny. Tak samo community manager powinien odpowiadać na wszystkie oceny, które się na sklepach pojawiają od graczy, i reagować na to, że zgłaszać to pierwsze, że coś jest nie tak, że na przykład gracze zgłaszają, że coś w grze jest, źle działa i coś jest zepsute. I teraz jak w ogóle gra powstaje? Jakie są etapy? Zakładamy, że jesteśmy pracownikiem firmy, która ma jakiś zarząd, ma jakąś grupę pracowników i my jesteśmy game designer. Więc pierwsze co, to jest pitch, czyli taki bazowy pomysł na grę. I tutaj na ogół do pitcha wystarczy, żeby był game designer i jakiś artysta. I taki pitch powinien zajmować mniej więcej jedną stronę Worda, gdzie game designer precyzuje, o czym będzie ta gra, co w niej się będzie działo, na jaką będzie to platformę, czy to będzie na pecety, czy na konsole, czy na urządzenia mobilne. Czy to będzie gra sieciowa, czy nie? Czy to będzie single player, czy multiplayer? I oprócz tego game designer musi też jakby pokazać taki zakres tego projektu, czyli mniej więcej jakich członków teamu ten projekt będzie potrzebował. Że on na przykład, jeżeli to ma być gra, która jest heavy content, czyli ma dużo contentu graficznego, dużo grafiki rozbudowanej i tak dalej, no to wiadomo, że będzie trzeba więcej artystów. Jeżeli to jest gra, która jest bardzo skupiona na gameplayu, to trzeba będzie dobrego level designera i teamu programistycznego. I też jest bardzo taki szacunkowy budżet. Na przykład to ma być gra, która będzie, powiedzmy, przygodówka, która będzie trwała 4 godziny, więc na jej powstanie potrzeba 10-osobowego teamu, potrzeba 1,5 roku pracy i potrzeba budżetu takiego i takiego. W ramach tego budżetu są wynagrodzenia członków teamu i wszystki cały sprzęt, licencje programów i tak dalej. I zarząd mówi, ok, róbcie. Aha, i jeszcze dobrze, żeby pitchowi towarzyszył jakiś concept art, taki, że ci, którzy mają wydać decyzję o przejściu do dalszych etapów, widzieli, wow, to będzie super, taka fajna grafika, robimy. Następny etap to jest prototyp. I tutaj tak naprawdę jest potrzebny game designer i jakaś osoba techniczna, jeśli game designer nie jest osobą techniczną, która sobie potrafi na przykład jakiś prosty prototyp zrobić i ewentualnie jakiś artysta. Tutaj trzeba zweryfikować, czy to ma w ogóle sens robić.
Czyli projektujemy podstawowe mechaniki, to może być dosłownie na sześcianach poruszających się, które strzelają do siebie kulkami, to nie muszą być postacie super narysowane, jak najprościej, jak najszybciej, jak najtaniej. Mały team, sprawdzamy, działa, gra jest fajna, ta podstawowa gra jest fajna, robimy dalej. Zarząd daje zielone światło, czy osoby, które inwestują w to. No i praca przechodzi do etapu vertical slice. Vertical slice zobaczyć jako taki kawałek tortu. On ma wszystkie najfajniejsze rzeczy, które są w torcie, ale nie jest całością, tylko tym takim jednym elementem, którym posmakujemy, ale wiemy, jak ten cały tort będzie smakował. Czyli to jest taki fragment gry objętości, powiedzmy, na przykład pół godziny grania albo godziny, podczas którego my mamy mieć obraz, czy osoby decyzyjne mają mieć obraz, czy ta gra będzie, jak ona będzie wyglądać, jak będzie działać, czy jest fajna, czy nie fajna, czy to się opłaca zrobić i czy to ma sens biznesowy. I do takiego vertical slice'a już oprócz game designera są potrzebni faktycznie wszyscy podstawowi członkowie teamu. Jest potrzebny programista, jest potrzebny artysta, który to narysuje, żeby to ładnie wyglądało, czy animator. Jest potrzebny level designer, który to złoży, zaprojektuje poziom, żeby te wszystkie okienka ze sobą fajnie działały. Jest potrzebny tester, który sprawdzi, czy to się nie skraszuje zaraz po starcie na prezentacji przed zarządem na przykład. Generalnie zarząd stwierdza, że okej, robimy. I tutaj jest jeszcze jeden taki etap przygotowawczy. To się nazywa preprodukcja, czyli team zakłada sobie, będziemy korzystać z takich i takich elementów, takich i takich narzędzi, które powinny się znaleźć w silniku, które programista musi dokodować, więc jest, graficy mówią, dobra, musimy narysować powiedzmy 40 rodzajów wrogów, z którymi bohater będzie walczył, to teraz to robimy i sprawdzamy, jak nam idzie praca, czy dotrzymujemy terminów, czy to się wszystko spina, czy potrzebujemy jeszcze jakichś członków teamu, którzy nas mogą wspomóc, jak to działa. No i powiedzmy, team przygotowuje sobie, designer wtedy robi design do przodu, pisana jest fabuła, cała fantazja gry, wszystkie filary, na których ma się opierać ta gra. No i generalnie mamy taki zestaw narzędzi potrzebny do stworzenia gry, więc wtedy na pełnej wchodzi się w etap produkcji, który zajmuje najwięcej czasu i wszyscy po prostu ciężko pracują, współpracują ze sobą, żeby dowieść tak zwane milestone. Milestone to jest, że na przykład zarząd w porozumieniu z producentem ustala z teamem, że za 3 miesiące chcemy, żebyście nam dostarczyli kolejną godzinę gry. I team mówi, no dobra, no to dostarczymy. I potem trzeba się tego trzymać, bo jak się nie dostarczy, to jest duży problem. I generalnie produkcja trwa, kolejne milestone'y się zalicza. No i dochodzi się do takiego elementu, kiedy gra jest właściwie gotowa. I to jest taka wersja alfa. Wszystko już jest niby zrobione, ale trzeba to teraz sprawdzić. Więc zaczynają się testy, czyli tester, który jest w teamie, lub zespół testerów, który jest w teamie, albo zewnętrzny zespół testerów, po prostu gra w tą grę na wszystkie możliwe sposoby, stara się tą grę maksymalnie strollować, po prostu przewidzieć wszystkie zachowania graczy, speedrunnerów, no wszystko, co, prawda, planujemy, że gracz będzie szedł w prawo, a co się będzie działo, jak pójdzie w lewo i będzie tam bardzo uparcie szedł w lewo i tak dalej. Czasem też tą alfę daje się totalnie ludziom niezwiązanym z projektem spoza firmy, czyli jakimś po prostu randomowym osobom, które się zgłaszają i słucha się ich feedbacku. I tym się na ogół zajmuje też game designer, żeby zbierać ten feedback od ludzi, którzy czyli te wszystkie uwagi i spostrzeżenia od ludzi, którzy tą grę grają i coś im się nie podoba i to potem, prawda, wprowadzać. I potem jest cały etap fiksowania bugów. Testerzy zgłaszają problemy, programiści, graficy, cała reszta teamu stara się to naprawić. I poliszowanie, czyli graficy widzą, że na przykład tutaj można coś w tej grafice poprawić, tutaj, prawda, jakiś kamyczek jest źle narysowany, to go jeszcze można podciągnąć, albo jakaś animacja nie jest zbyt fajna, to jeszcze ją podkręćmy, nie? Picujemy, poprawiamy, to trwa, ale już jesteśmy blisko celu. Już trochę się pojawia zmęczenie, już wszyscy mają dość projektu na ogół, ale jedziemy dalej. Crunch. Co to jest crunch? Nadgodziny. Nikt tego nie lubi, czasem trzeba. Fajnie jest, jak firma za to płaci, różnie bywa, jak się słyszy w game devie.
ostatnio głośny temat, crunch nad cyberpunkiem w CD Projekcie. No generalnie lepiej, żeby go nie było, żeby się wszystko udawało, ale czasem trzeba się spiąć. No jeżeli jest tak, że podczas całej produkcji, która trwa rok, się robi nadgodziny, to nie jest fajne, tak nie powinno się dziać. Okej, okay. Wszystkie bugi poprawione, gra spoliszowana, przetestowana, wersja beta, czyli ta wersja, która teoretycznie już mogłaby pójść do graczy, ale jeszcze raz ją trzeba przejechać, jeszcze ją trzeba sprawdzić, jeszcze ostatnia faza testów, poprawianie i release, czyli wypuszczenie gry. Jeżeli to jest gra premium, gracz płaci raz, ma grę, może sobie z nią robić, co chce grać, nie grać, no to właściwie udało się. Jeżeli to jest free to play, który aktualizujemy, czy to są gra, która będzie rozwijana DLC-kami, no to team dalej, udało się, ale jeszcze nie koniec, jeszcze będziemy tę grę rozwijać. No i po release, na ogół release wiąże się z tym, że team ma imprezę, żeby się cieszyć z tego, że się udało. I na ogół po release, jeżeli to jest na przykład team pracujący w firmie, w której jest kilka teamów, no to team zostaje rozwiązany. Do utrzymania gry zostaje ten, kto jest potrzebny. Jeżeli faktycznie gra ma być dalej update'owana co miesiąc, no to na ogół cały team zostaje, może tam powiedzmy mniej grafików już jest, może jeżeli jest więcej niż jeden programista, nie są oni wszyscy potrzebni, idą pomóc innym projektom. Ale na ogół zostają ci, którzy są potrzebni do tego, żeby ta gra działała. Żeby gracze nie mieli problemów, ludzie zajmujący się supportem, ludzie zajmujący się tym, żeby przygotować update'y i patche. Tak pokrótce wygląda proces produkcyjny gry. I teraz, czym zajmuje się de facto game designer? Bo game designer zajmuje się wszystkim i game designer trochę zajmuje się niczym. I generalnie jest tak, że każdy game designer powie wam co innego, jak on pracuje, bo nie ma, jakby generalnie nie ma skodyfikowanej formy pracy game designera. Często jest tak, że mówi się, że game designer powinien napisać GDD, czyli Game Design Document, czyli ten główny dokument, gdzie spisane są wszystko, co ma się znaleźć w grze. Ja tego nigdy nie robiłem. Uważam, że to jest strata czasu wszystkich i jest to dokument, na który zostanie włożony wiele pracy. Nikt tego potem nie przeczyta, a jako, że praca nad grami często jest pracą iteracyjną, czyli że coś robimy, poprawiamy to znowu, to po prostu aktualizowanie jakiegoś ogromnego, kilkusetstronicowego dokumentu to jest po prostu mordęga, strata czasu i w ogóle nikt nie chce tego robić i nie polecam. Ale generalnie game designer zajmuje się przede wszystkim pisaniem dokumentacji. Ta dokumentacja moim zdaniem powinna być jak najbardziej skrótowa, ale zawierać wszystkie niezbędne informacje. Bo game designer często tworzy mock-upy, czyli jakieś takie szkice tego, jak ma wyglądać dany ekran. Musi wytłumaczyć często grafikowi, co grafik ma narysować, albo koderowi, jak dana mechanika, czy dany feature ma działać. Feature to są takie większe elementy w grze, czyli zbiory różnych mechanik. Przede wszystkim oprócz pisania dokumentacji, żeby wszystko było jasne, co kto ma robić i żeby wszyscy rozumieli, co mają zrobić, żeby nie było tak, że prawda, powstaje 2 tygodnie, trwa praca nad jakąś mechaniką, po czym jest dobra, sprawdźmy, jak ona wygląda, zupełnie nie to, co team chciał zrobić, bo któryś z członków teamu po prostu nie zrozumiał koncepcji. To się zdarza i to jest wina game designera wtedy. Więc co najlepiej powinien zrobić game designer, który chce wprowadzić jakiś element do gry? Pójść do kodera, czyli do programisty i powiedzieć mu, stary, jak ty chcesz, żebym ja ci to zdesignował? No i koder mówi, on chce mieć takie i takie elementy, on sobie na tym będzie pracować. I według tego dopasowuje się też cały projekt i taka sama komunikacja powinna być z innymi członkami teamu. Tego się potem łatwo, jakby jak się już nauczy porozumiewać z członkami teamu, to potem już się wie, jak to robić i nie trzeba tych rozmów za każdym razem odbywać, bo już wiemy, że programista rozumie mniej więcej, poprosił nas, żebyśmy mu w określony sposób przygotowywali projekt i on potem według tego będzie działać i to rozumie. Co jeszcze? Oczywiście ogólną wizję gry musi stworzyć game designer, tylko to, na co uczulam. Game designer to nie jest osoba od pomysłów. Game designer jest osobą, która ma projektować tą grę, ale słuchać innych członków teamu. Zdarza się tak, że żaden pomysł game designera nie wchodzi do gry.
wchodzą pomysły tylko ludzi, którzy go otaczają. Game designer ma wybrać najfajniejsze pomysły, często ubijając swoje, ale wybrać najlepsze, to, co będzie najfajniejsze dla gracza. Gracz nam potem za to płaci, więc gracz jest najważniejszy. I najważniejsze jest to, żeby dostał najlepsze możliwe do zrobienia przez team, najlepszą możliwą do zrobienia grę. Co jeszcze robi game designer? Ogrywa gry, które są podobne do gry, którą chcemy zrobić. Analizuje, jak one są zrobione, co tam jest fajne, co tam jest niefajne, co działa, co nie działa i tak dalej. Gracz, game designer musi też zaprojektować to, jakie doświadczenie gracz przeżywa grając w grę. Czyli jak gra ma go uczyć tego, jak w siebie grać, czyli tutoriale. Tutorial to jest ten moment, kiedy gra mówi, no to teraz jak naciśniesz A, to podskoczysz. I gracz już się tego nauczył, ale to trzeba odpowiednio zrobić, żeby gracz nie czuł się, że gra go trochę traktuje jakby wolno kojarzył. Fajnie, żeby po prostu te tutoriale były takie bardzo intuicyjne, że gracz, okej, dobra, gra mi mówi, co mam zrobić, ja to wszystko rozumiem, spoko, nie czuję się potraktowany jak idiota przez grę. Krzywa trudności. Poziom trudności musi wzrastać. Jeżeli będziemy mieć cały czas tak łatwo jak na początku, to nikomu się w to nie będzie chciało grać, no bo to będzie nudne. Więc to musi wzrastać. Wraz z progresem gracz ma coraz trudniej, coraz większe wyzwania przeciwko niemu są rzucane, dzięki czemu, to jest najważniejsze, on ma ten accomplishment, czyli to po prostu satysfakcję z tego, że jemu się udaje tą grę pokonywać, że on wygrywa, że on jest lepszy. Oczywiście są gry, które świadomie są mega trudne, jak choćby seria Dark Souls, która po prostu gracze uwielbiają tam przegrywać, bo uczą się w ten sposób i te gry są bardzo frustrujące, ale generalnie jakby praktyki dobrego designu są takie, że gracz nie powinien być sfrustrowany, co nie znaczy, że nie może w grze failować, ale ten fail musi być na zasadzie okej, przegrałem z grą, czy przegrałem z innym graczem, ale nie czuję się potraktowany niesprawiedliwie. Nie czuję, że gra mnie oszukała, że ja nie miałem szans. Więc to trzeba odpowiednio tym sterować i to balansować. Motywacje graczy. Za chwilę taki fajny diagram pokażę, ale to jest ważne, żeby wiedzieć, dlaczego gracze grają w grę. Zaprojektowanie rozgrywki, czyli projekt gameplayu. Co dokładnie w każdej sekundzie ma gracz robić? Jeżeli mamy, nie wiem, grę MMORPG, mamy... Gracz wchodzi w tryb, w którym będzie walczył z bossem. Bossowi towarzyszą hordy małych potworków, które mu będą pomagać w walce przeciwko graczowi. No to game designer projektuje. Gracz wchodzi do gry, w 10 sekundzie pojawia się czterech małych pomagających bossowi stworków, którzy będą atakować gracza. Gracz ich pokonuje, w 25 sekundzie pojawia się kolejnych czterech i tak dalej, i tak dalej. Ekonomia i balans, czyli to, co mówiłem, że technical designerzy projektują, czyli waluta w grze, to jakie gracz dostaje nagrody, ile dostaje punktów doświadczenia, czy to ile ma aktualnie na przykład zdrowia, pozwala mu ukończyć level, czy nie. I to wszystko z całym tym, żeby to po prostu wszystko ze sobą się spinało i działało. Fabuła, writing, lock it. Czyli scenariuszowe historie. Napisanie fabuły, napisanie dialogów, napisanie wszystkich tekstów, że Lockit to dokument w Excelu, w którym są umieszczone wszystkie, absolutnie wszystkie teksty, jakie pojawiają się w grze. Zarówno w dialogi, jak i na przykład to, że na jakimś tam przycisku w grze pisze cancel. To musi się pojawić. I tam jest od razu są kolejne zakładki, które są na wersje językowe, bo gry są lokalizowane, żeby każdy gracz na całym świecie, wiadomo, nie na wszystkie języki, nikt nie lokalizuje raczej na, nie wiem, jakieś języki używane na islandzki na przykład, czy norweski, raczej się na to nie robi. Wiadomo, angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, portugalski, chiński, koreański, japoński. Podstawa. No i po prostu to jest taki dokument, w którym się wpisuje wszystkie teksty, one mają swoje tabelki na kolejne tłumaczenia, to się wysyła tłumaczom, oni to tłumaczą i potem się to podpina w grze. Flow interfejsu i nawigacja w grze pomiędzy okienkami. Musi być tak, żeby gracz czuł, że to wszystko jest płynne. Prawda? Wyskakuje mu okienko, masz za mało waluty, przejdź do sklepu, żeby, prawda, kupić sobie tej waluty więcej.
i powinien być baton, który go po tapnięciu w grze mobilnej kieruje go do sklepu, a w sklepie widzi wszystkie oferty. I to jest podstawowy taki flow logiczny, intuicyjny i prosty i łatwy do zrozumienia. Żadnych tam po prostu fikołków, 40 pop-upów po drodze, które mówią, dają różne inne informacje, bo gracze będą tym zmęczeni, znudzeni, jak najszybciej, jak najłatwiej. Często designerzy zajmują się monetyzacją, czyli tym, jak gra będzie zarabiać, zwłaszcza w grach free-to-play, czyli jak skłonić gracza, żeby, no on jednak od czasu do czasu wydał jakieś pieniądze, żeby twórcy mogli coś zarobić i dalej tą grę tworzyć. Także no to jest cały taki dział. Często designerzy, którzy się nie zajmują monetyzacją, twierdzą, że ci designerzy, którzy się zajmują monetyzacją, to są ci ludzie bez duszy, bo oni się zajmują wyłudzaniem pieniędzy, ale to nie jest prawda. Każda gra musi zarobić i generalnie jakby szanujmy naszych designerów od monetyzacji, bo oni robią bardzo trudną robotę. No i jeszcze game designer powinien nadzorować playtesty, współpracować z teamem testerów, współpracować z ludźmi z zewnątrz, którzy przychodzą pograć, słuchać, co oni mówią, zbierać feedback, zbierać wszystkie ich opinie, uwagi, przekazywać to, wprowadzać. Jeżeli to jest sensowne, to warto to uwzględniać. Motywacje gracza. Quantic Foundry to jest taka firma, która robi różne badania dzieł popkultury, głównie gier. I oni przygotowali taki schemat, zrobili ogromne badania na tym, jakie są motywacje różnych graczy. Bo gracze są różni. Inne motywacje do grania w grę będzie miał 60-letni mężczyzna, a inne 15-letnia dziewczyna. Inne będzie mieć 25-letni chłopak, który się interesuje sportem, a inny taki, który się interesuje kolekcjonowaniem znaczków. To jest jakby wiadome i normalne. I przygotowano takich 6 jakby głównych motywacji, czyli akcja, mechanizmy społeczne, masterowanie gry, tak? Zdobywanie achievementów, czyli różnych osiągnięć, imersja, czyli jakby wejście w świat gry i zidentyfikowanie się z tym, takie wejście, wiecie, jak się czyta dobrą książkę i tak się czuje wchłoniętym przez ten świat gry, czy gra w dobrą grę. Kreatywność, czyli na przykład ci, którzy głównie po akcję przychodzą, no to oni chcą czuć te emocje, prawda, szybkie tempo, cały czas się siedzi na skraju fotelu, prawda, wybuchy i tak dalej. Socjal, no to ci ludzie, którzy chcą grać z innymi graczami, przeciwko nim, albo współpracując z nimi, dołączając do gildii, porównując się z innymi graczami, wyruszając na wyzwania zespołowe, zawiązując też tam przyjaźnie, znajomości i tak dalej. Mastery, czyli ci, którzy lubią gry, które są trudne, których trzeba po prostu być, dojść do mistrzostwa, próbować, uczyć się, jakby trenować, tak? To są wszystkie gry strategiczne, wszystkie, trochę też gry sportowe. Achievementy to ci, którzy chcą po prostu grę, no całkowicie, wszystko, co gra ma do zaoferowania, to oni chcą mieć. To są ci, którzy szukają wszystkich ukrytych elementów, nie wiem, szukają wszystkich piór w Assassinie dwójce, chcą wykonać wszystkie misje poboczne w Wiedźminie, i też chcą jak maksymalnie rozwinąć swojego bohatera, zdobyć wszystkie przedmioty, mieć ten najlepszy miecz. Potem jest ta imersja. To są głównie rzeczy związane jakby z takim przeżyciem gry, z fabułą. To są motywacje graczy, którzy szukają jakiegoś ciekawego przeżycia, historii, w którą wchodzą, w której są aktywnymi uczestnikami jako gracze. No i jeszcze kreatywność. To jest dla tych graczy, którzy lubią na przykład w grach coś budować, dekorować. To są takie gry jak Gardenscapes, gdzie się dekoruje ogrody. Czy to jest Minecraft, w którym się buduje różne rzeczy. Także to są takie podstawowe motywacje gracza i designer powinien je po prostu znać, żeby wiedzieć, dla kogo grę robi. I to jest na przykład taki bardzo podstawowy projekt ogólnego designu metagry dla gry MMO RPG, czyli Massive Multiplayer Online, RPG. Mamy miliony graczy, którzy biegają z mieczami, zabijają potworki, zbierają przedmioty, jest super. Metagra, czyli wszystko to, co jest poza zabijaniem potworków, czyli leaderboardy. Tutaj trochę słabą jakość mamy, nie wiem czemu.
Ale w każdym razie gracz porównuje się z innymi graczami. To jest mechaniki próżności. On chce być lepszy od innych, czuć się super, bo jestem lepszy od innych. Zdobywa trofea, zdobywa rangi, zdobywa jakieś odznaki. Nie? Tu ma jakieś gildie, socjal, że tam trzeba zaprojektować, żeby gracze się mogli ze sobą komunikować. Cały user interface, jak jest po nim nawigacja, HUD, czyli to, co gracz widzi podczas gry na ekranie, te wszystkie rzeczy, ile mam energii, ile mam HP, ile mam prawda, czasu, ile mam waluty. Tryby. Są różne tryby w tych grach, więc na przykład jest tryb single playerowy, tryb PvP, gracz kontra gracz, tryb co-op, gracz współpracuje z graczem po coś, tryb boss challenge'a, czyli gracz idzie zabić bossa po prostu w specjalnym trybie. Jaki jest balans, jakie punkty, jakie są cele, co się dostaje, który tryb jest trudniejszy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest cały, jakby jak powinny być te wszystkie przedmioty, co gracz zdobywa, jak może je rozwijać, jak może swoją postać dzięki temu levelować. Cała sfera monetyzacji. To designer sobie projektuje. Co w takiej grze powinno być? Konkretnego projektowania danego elementu. I to już każdy designer ma swój sposób. Ja wykorzystuję, tak jak tutaj, program, który się nazywa Miroboard. To jest super taki edytor do robienia takich map myśli. Bardzo fajnie się na tym pracuje. Można to udostępniać członkom teamu. Oni też sobie mogą na tym jednocześnie pracować. Super narzędzie, polecam. O, i game designer analizuje gry konkurencji. Ja tu sobie analizowałem właśnie taką grę MMORPG, która się nazywa Darkness Rises. Taki koreański, prawda, RPG. Chodzisz, zabijasz potworki, jest super. No i tutaj na przykład analizowałem sobie, jak działa spajanie ze sobą różnych przedmiotów, żeby osiągać jak najlepszy przedmiot, jak działają okienka, które pokazują różne statystyki tego przedmiotu, co się powiększa, tutaj te zielone strzałki, co się obniża. Tam analizowałem, jaki jest system gildii, jak to wygląda, jak gracz widzi innych członków gildii, jak się z nimi może komunikować, ile gildia może mieć członków, czy ma swój sklepik, czy są jakieś nagrody, challenge i tak dalej. To wszystko game designer robi, podstawowa jego praca. No i jakimi narzędziami powinien się posługiwać game designer? Wszystkimi. Generalnie najlepiej, jakby designer umiał wszystko. To jest oczywiście niemożliwe, ale to, czego się dobrze nauczyć, jest będąc designerem. Jeżeli ktoś chciałby się zajmować fabułą, w grze często jest tak, że mamy opcję wyborów, dialogów. To, co zdecydujemy, to potem fabuła idzie w jakąś stronę, prawda? Powiemy nie, to Wiedźmin zrobi coś, a powiemy tak, to Wiedźmin czegoś zrobi coś innego. Do tego jest bardzo przydatny darmowy program Twine, który pozwala takie drzewka dialogowe budować i sprawdzać, jak to działa. Bardzo fajny, przydatny programik. To jest Miroboard, logo programu, w którym ja najwięcej pracuję, super ogólnodizajnerskie narzędzie. I takich programów jest różnych sporo, także to każdy może znaleźć swój ulubiony. Takich podobnych do Miroboarda jest XMind, czy tam też programy takie dla bardziej user experience designerów, jak jakiś tam Axur, Excel. Do ekonomii, do lokitów, do pisania dialogów. Super narzędzie, każdy je powinien znać, jest bardzo przydatne, ma ogromną ilość opcji, trzeba się go nauczyć. Unreal Engine i Unity, czyli dwa silniki, które służą do składania gier. Tak, tam się wkłada grafikę, tam się wkłada design, level designer tam siedzi i to wszystko składa razem z programistą. Game designer nie musi tego umieć. Nie jest to wymagane. Dobrze, żeby się w tym orientował. Dobrze, żeby potrafił coś prostego z tym zrobić. Ale przede wszystkim dobrze, żeby troszkę był zaznajomiony z tym, jak te programy działają, z ich interfejsem, żeby potem móc odpowiednim językiem, prawda, porozumiewać się z członkami teamu, którzy w tym programie pracują. Jak oni mówią, że w Unrealu potrzebują przepiąć blueprinty, to game designer musi wiedzieć, co to jest ten blueprint i jak się je przepina, żeby on jakby nie musi tego umieć zrobić, ale musi wiedzieć, jak to działa, żeby jakby porozumieć się odpowiednio z level designerem. Tak samo jak się mówi o innych, prawda, elementach, których się stosuje w silnikach, które mają swoje oczywiście angielskie nazwy, no to dobrze, żeby game designer te nazwy znał. Dalej. Czyli, jeżeli chcemy, ktoś z was chciałby zacząć pracować
w game devie, czyli przy produkcji gier. Od czego zacząć? Czego się uczyć we własnym zakresie? Firmy często oferują różne formy praktyk, staży, czyli można się zgłosić na przykład w czasie wakacji i żeby popracować w takiej firmie, być przyjętym na jakieś stanowisko, na przykład testerskie, zobaczyć, jak to wszystko działa. Albo na staże, one są czasem płatne, czasem nie, zależnie od firmy. Generalnie jest też tak, że w każdej firmie takiej większej, jeżeli jest system stanowisk takich opartych na stopniach i awansach, to na ogół jest tak, że ci początkujący są nazywani juniorami, ci tacy zaawansowani deweloperzy są nazywani mid albo regular deweloperami, czyli to są ci tacy pracownicy tego średniego szczebla. No i są seniorzy, czyli ci tacy najbardziej doświadczeni, którzy, prawda, zarządzają teamami albo zarządzają całym jakimś zagadnieniem, są mentorami dla innych członków, pomagają oni. Jak jest jakiś problem, to oni wiedzą, jak go rozwiązać. Jeżeli ktoś ma czas i ochotę, silniki. Bardzo łatwo liznąć jakiegoś silnika, zrobić kilka tutoriali. Silniki do ściągnięcia są za darmo, zarówno Unity i Unreal. Ściąga się je za darmo po prostu z internetu. Można sobie w nich się uczyć. Dopiero trzeba za nie płacić, wykupywać licencje, czy dzielić, jeżeli ktoś by zrobił grę i ją chciał wypuścić i ona by tam miała ileś zarobić. Można dobrze zacząć od bycia testerem, po prostu patrząc, choćby nawet samemu grając, niekoniecznie dla jakiejś firmy, po prostu patrzeć, jak gry są zrobione. Co się stanie na przykład, kiedy zrobimy coś, co gra jakby nie chce, żebyśmy zrobili. Gra nam mówi, idź w prawo, co się dzieje, jak jest w lewo. Dlaczego coś tam działa, jak się zamyka okienko, jak działa interfejs. Warto się po prostu temu przyglądać, tak świadomie grać. Właśnie, grać, jeszcze raz grać, we wszystko, co się da. I właśnie grać tak świadomie. Czasem to jest tak, że ja na przykład już często nie mam przyjemności z grania, bo gram jak game designer i zamiast się zastanawiać, czemu ta gra jest taka fajna albo niefajna, to ja się zastanawiam, co game designer chciał mi powiedzieć i jak mogę go przechytrzyć i jak mogę zepsuć grę. Ale no, jeżeli chce się robić gry, no to trzeba po prostu spróbować zrozumieć, jak one są zrobione i dlaczego są tak zrobione. I właśnie dlatego jest ważne, żeby grać świadomie. Jeżeli popatrzycie na przykład na ten reboot Tomb Raidera, no to zwróćcie uwagę na przykład na to, że elementy, na które Lara Croft może skoczyć lub się z nich wybić, są pomalowane zawsze białą farbą na dole, nie? Czy elementy, skąd w Assassinie dwójce główny bohater może skoczyć w dół w kopę siana, są zawsze pokryte ptasim łajnem. Jako taki element po prostu designerski, który często gracze podświadomie rozumieją, ale jakby się ich o to zapyta, to no rzeczywiście tak było, ale generalnie nie pamiętają o tym. To jest dobrze zrobiony design. I co najważniejsze, próbować robić własne projekty, malutkie. Projektować planszówki, projektować papierowe prototypy. W sensie po prostu rysujemy planszę, wycinamy nożyczkami kwadraciki, to są nasze pionki i gramy z innymi znajomymi albo samymi, patrząc, czy coś działa, czy coś jest dobrze zaprojektowane, czy nie ma dziur jakichś logicznych. I starać się po prostu maksymalnie dużo robić, pisać sobie fabuły, próbować robić komiksy, patrzeć, jak wszystko jest zbudowane. To jest bardzo ważne, żeby po prostu nabierać takiego doświadczenia. Wiedzieć, że ja to kiedyś próbowałem zrobić, to nie działa, to nie ma sensu tego robić, tracić na to czasu i pieniędzy. No i przede wszystkim interesować się wszystkim, co się da. Game designer musi mieć otwartą głowę, musi się nie mówię, że musi być ekspertem w każdej dziedzinie, ale jakby musi chcieć się czegoś dowiedzieć. Jeżeli może się tak zdarzyć, że będzie do zrobienia gra o na przykład dziejąca się w historii, nie wiem, cywilizacji Majów, no to game designer musi usiąść i się do tej cywilizacji Majów wszystkiego dowiedzieć, co będzie potrzebne. Nie musi być ekspertem i nie musi być super specjalistą od Majów i wszystko wiedzieć, ale musi wiedzieć najważniejsze szczegóły i rzeczy. I to właściwie tyle, także polecam jak najwięcej samemu próbować robić własne projekty, jak najwięcej grać, interesować się wszystkim, analizować to, co się robi i jak się robi.
No i powodzenia, powodzenia. Praca w Game Devie i przy komiksach jest super. Frustrująca i męcząca, ale super. Wszystkiego dobrego. Daniel Wiedziecki, scenarzysta komiksowy Game Designer. Pozdrawiam wszystkich czytelników Biblioteki Dziewickiej i polecam korzystać jak najczęściej z jej zasobów. I zarówno czytelnie, jak i wypożyczalnie.